Milion decybeli. Uniwersal, uniwersalny żołnierz. Hej, hej! Uniwersal, uniwersalny. Przez ostatnie 3 dni zbieraliśmy pytania na wywiad z Rafiem i z Ramoną. Tutaj wszystkie mamy i teraz spróbujmy ich złapać nad jeziorem, bo dostaliśmy informację, że siedzą i pracują nad swoimi płytami. Zobaczmy, że faktycznie tak ciężko idzie im robota. Są! Uniwersalnego żołnierza to nie finał, wręcz przeciwnie. Siemano! Nie, widzę, że się opierdalacie, to musicie teraz udzielić kilku odpowiedzi do pytań. Jak żeś nas tu znalazł? Podoba się to parkuje i chwila. Sumie argumentów lawina. Czemu uniwersalny żołnierz, a nie bagina? Bo jestem uzbrojony po zęby, patenty na problemy, które rozrywają cię na strzępy, więc naginaj po życiowej drodze do celu. Bo na razie, mój przyjacielu, leczysz się jak ślimak. RR Brygada, super moc i na pewno PDG kombinat. Uniwersal, uniwersalny żołnierz. Hej, hej! Uniwersal, uniwersalny żołnierz. Jak wy, jedni z wielu twórców polskiej sceny hip-hopowej, spoglądacie na tą właśnie scenę? Jak ona wygląda, patrząc okiem artysty? Co chcielibyście w niej zmienić i czy robicie coś w tym kierunku? Ja wypiłem chyba zbyt dużo piwa, żeby kurwa się wypowiadać na temat. Nie, ogólnie scena jest bardzo rozbudowana, ale czy by coś w niej zmieniać? Może trochę mniej łubów. Ja mam takie samo zdanie o polskiej scenie, jak Kulca waży o niemieckiej scenie. Czyli? Czyli on mówi o tym, że... Nie, dobra, kurwa. Jak ktoś jest ciekawy, co mówi Kulca waży o niemieckim rapie, niech sobie to kurwa gdzieś tam wygoogluje, kurwa. Ja to samo myślę o polskim rapie. Kiedy coś nowego? Z mojej strony coś nowego. Wrzesień, październik, magiczne pióro. Nakładem Szpadzo Records na mur beton. Wysadzi wam to mózg w powietrze, ale więcej może powie Rafi, bo on już bliżej w tej premierze. No ja już 15, jak wszemi wobec wiadomo. Obiecuję, że już nie będę rymował nic z balkonu. Może dla swojej Julii. Tak, dla Julii. Dla swojej Agaty. Ogólnie potem po solówkach RR Brygada, ale to jeszcze. Ale chyba w tym roku, nie? Tak. Już zaczniemy robić ogólnie. Jakoś po jesieni. Koniec jesieni. Ale najpierw 200 to. Potem magiczne pióro, a potem Rarytas. Siema, po pierwsze, czy nowe RR będzie wydane jako legal w Szpadyzorni? Bo jak wiadomo, oboje tam wydajecie swoje solówki. Tak. Czy nowe RR będzie się mocno różnić? Pytanie jest bardzo długie, odpowiedź jest bardzo krótka. Tak. Na razie zajmujemy swoimi solówkami. RR-kę zostawiamy na potem. Tak, będzie to w Szpadyzorni, będzie wszystko na legal. I ciąg dalsze pytania. Czy nowe RR będzie się mocno różnić od poprzednich dwóch? Więcej Braga, czy raczej rozkminkowego truskulu? Nie mam zielonego pojęcia. Na tą płytę jeszcze nie pracujemy, więc mamy jakieś chyba odkładane parę bitów, ale tematycznie jeszcze chyba skoncentrowani nad swoimi solówkami, więc jaka jeden będzie RR? Jeden kawałek mamy. No. Ale jaka będzie cała płyta, no to nie chcę robić śmiesznej reklamy. Okaże się, jak kupisz płytę, tylko no, po prostu nie wiem. Ale to jest wszystko. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, więc ale. Wszystko na pewno na spontanie wychodzi, także to nie jest tak, że różnią. Beat skład robi Rafi, jest laidbackowy. Robimy RR-kę, jest kurwa jakaś taka życiówka. Ja robię swoje solo, jest jakieś takie kurwa bragowo, kurwa dziwaczne. A ja robię RR-ka swoje jest solo, inna. Jest takie kurwa jakieś dziwnie magiczne. Magiczne to jest kurwa moje magiczne pióro, kurwa, którego nie zdawałam się użyć. Raciąg dalszy, co myślicie o dogrywaniu? Jak była stop klatka, to żeśmy się szybko zamienili wędką, kurwa. Totalnie niezorientowany. Odłamkowy ładunek. Tej, będzie, kurwa. No, podbieram to. I to, mandat, kurwa. Co myślicie o dogrywaniu się do podziemnych, jeszcze niewypromowanych MC? Jeszcze nie wypromowanych MC. A co to znaczy, że ktoś jest wypromowany? Ty musisz być przygotowany do wywiadu, co to znaczy? Ogólnie tak. Ogólnie schodzimy czasem do podziemia, tak? Bo do podziemia ogólnie schodzimy i szukamy tam MCs. I się patrzymy, kurwa, leży MCs w podziemiu.
Tej, dograjmy się! No. Nie, fakt jest taki, że dużo ludzi pisze, dzwoni i tam w ogóle coś, żeby dograj się, kurwa, tralala, tralala. Wysyłają mi jakieś tam bity, jakieś kawałki. W większości jest to już wiara, to na pewno coś tam potrafi. I się do tego dogrywam. Ale no nie do wszystkich. Nie do wszystkich, ale ja się już dograłem do tylu, kurwa, osób, że... Ja tak to. Nie mam tylu, kurwa, w ogóle też... W ogóle czasu. Zamiar pokazać tutaj coś, co mam na haczyku. Jak oceniacie obecny poziom rapu w Polsce? Czy według was jest szansa na to, że płyty będą się sprzedawać lepiej i rap wróci do mediów, jak to było kilka lat temu? Życzę złota z nowym RR, bo zasługujecie na to. Najpierw życzcie mi złota, kurwa, z tamtą płytą, z moją płytą, z 200 ton. No, a potem wiesz, a potem rarytasik. No kurde, jakie było pytanie? Potem magiczne pióro, kurwa, potem. W sensie, czy jak oceniacie obecny poziom rapu? I czy uważacie, że płyty się będą lepiej, czy płyty będą się lepiej sprzedawać? Tak, no ale lepiej, czy mogą się lepiej, czy może się lepiej sprzedawać, kurwa, w Polsce rap, skoro, kurwa, PA odebrał niedawno platynę? No proszę was, kurwa, rap się dobrze sprzedaje, no dobry rap się dobrze sprzedaje, no chociaż też nie zawsze, ale no kurde, jakoś wiesz, jakoś to wszędzie coraz lepiej, nie? A czy wróci do mediów? Ja kurwa tak szczerze mówiąc nie wiem, czy bym chciał, kurwa. Te media takie też, a poza tym mamy neta. Klipy swojego ulubionego wykonawcy, to sobie wchodzisz na jego kanał YouTube'owy i kurwa śmigasz jego klipy, a po chuj ci czekasz w telewizji na kurwa na jego klip, no kurwa do racji. Wywiady też kurwa są, dajemy wywiad do jakiejś kurwa telewizji TVN24. Teraz? Klip na rotacji dwa razy dziennie i chuj. No. Do racji. Dobra, to teraz ciąg dalszy. Rafi, kiedy możemy się spodziewać singla bądź promomiksu 200 ton? Niebawem. A kiedy jestem właśnie skrócony? Właśnie co widać, pracuję nad tym. Kiedy zawitacie do Częstochowy? Do Częstochowy na pewno zawitamy do klubu Rura. Na pewno, chuj. Tam jest taka koparka, kurwa, zamiast tego, nie? Zamiast... No. Panie. Nie byłeś w Rurze, to nie wiesz. Zamiast miejsca, gdzie był w Rurze, akustyk, ale jest normalnie koparka, kurwa, na środku sali. Jak już będziemy grali w Częstochowie, to na bank w Rurze. Jak zawsze odwiedzimy Jelenią, przepraszam, która jasną. Jasną. Wie pan skąd ten kamień, nie? Z Jeleniej Góry, przepraszam, kurwa. Z Jasnej Góry. Nie tam pójdziemy na kolanach, tak. Co zagramy w Częstochowie na sam. Jak wyglądają wasze potyczki z rapem i hip-hopem? Nie wszyscy zaczynali od złotych płyt i nagrywaniu. Z hip-hopem? Tak. Zostało rozdzielone. A jak ja to, czytam kurwa, tak, zostało pytanie. Ja mam tu tłumaczyć, kurwa. Jak rapem? Wytłumacz po raz ostatni. Z rapem, no kurwa, hip-hop, no kurwa, to jest kultura, no, to jest graffiti, muzyka, to jest rap. Też często sami pizgamy, że ogólnie gramy hip-hop, no bo gramy hip-hop, to jest hip-hop, tak? To jest wszystko, kurwa. B-boye tańczą hip-hop też, ale kurwa ogólnie tańczą breaka, albo electric boogie, albo kurwa... Malują hip-hop, tak? Tak, tak, malują hip-hop, dla mnie. Mogą sobie tak mówić, spokojnie. No, jakie było pytanie? No nie wiem, w sensie, jak wyglądały wasze początki z rapem i hip-hopem? Nie wszyscy zaczynali od złotych płyt i nagrywaniu w profesjonalnym studiu. No my też nie zaczynaliśmy. Oj Boże, kochany. Ja zaczynałem, kurwa, składając bity na kaseciaku, kurde. Pauzując bit, bo tam gdzieś się, kurwa, nikt nie odzywał. Ciężko to było, ciężko, kurwa, panowie. Ale zajawka kipi gęsta, kurwa. No to weź tu, kurwa, pokulej mi. Jeps. I teraz uwaga. Udaje wam się wyżyć z rapu, czy nadal polska codzienność zmusza was do wstawania o 6 rano i zapieprzania do roboty? Ja za chwilę jakieś, kurwa, tej ryby nie złapiemy, to nie będziemy, kurwa, mieli co jeść. Będziemy, kurwa, głodni z paczeku, kurwa. Dobra. Nie, no co, no ja jestem na etapie, ja pracuję jeszcze w innej bardzo prężnej firmie, no kurwa nie, no. Ja obecnie nie pracuję. Można żyć z rapu, ale co to za życie, kurwa. Ja obecnie nie pracuję, bo... Może się to zmieni, mam nadzieję. Płyta tak mnie pochłonęła,
że kurwa, no musiałem troszeczkę ten, poza tym kurwa. Poza tym mnie wyjebali z pracy. Po prostu. Ale umiesz się przyznać też, nie? No i tak. Nie powiedział. Znaczy nie, to zlikwidowali, zlikwidowali mi miejsce pracy. No właśnie. Tak, bo to, no w sumie tak, mnie wyjebali. No. No. Tak po hamsku. Redukcja zatrudnienia. Nie, dobra. Dostaliśmy się, wiesz, polubownie. No, no. Wiem. No ty wiesz. To wiedzą wszyscy, kurwa. Czy kiedykolwiek idąc po mieście słyszeliście wasz kawałek z jakiegoś samochodu? Tak. Next. W jakich chwilach piszecie swoje teksty? Jak to wygląda, jak robicie to razem i osobno? Osobno to wygląda tak, że ja siedzę osobno i Ramona osobno, a jak jesteśmy razem, to wygląda to tak, że siedzimy razem. Siada i się piszemy, nie? I się pisze, nie? A, bo nie wiem, bo... To czasem wygląda tak, że ja piszę Ramonia, a Ramona mi, bo nie wiem. Nie. Ja czasami lubię sobie wypić, kurwa. Ale sobie piwko wypić, kurwa, nie? Nie, no masz, kurwa, no co? Kurwa, bym się kmikiem zakrztusił. Twoje ci opium, kurwa, sobie tam gdzieś, kurwa wiesz, zapodawali. Ja czasem lubię sobie wypić. Nie, no lubię, kurwa, do tekstu, kurwa, jak sobie wypiję dwa piwka, a się mózg otwiera. Tak. Na przykład piszecie... kolejne dwa piwka się otwiera. Ty, ale jak piszecie razem na przykład zwroty, to ten? To tak, że równocześnie piszecie i się dogadujecie jakoś, czy...? Tak, bo mieliśmy parę kawałków takich wymienianych, jak RR wrócili, czy będę. To, czy ulicami na przykład, to pisaliśmy obok siebie i że każdy kurwa dopisywał po parę wersów, potem kurwa następny, nie? Nawet czasem zaczynając na ten sam ryl, kurwa, co tamten kończył. No to są takie kurwa szczególiki tam. Nie zawracajcie sobie tym głowy, słuchajcie. Na jakich projektach was... Na jakich projektach was razem lub osobno usłyszymy w najbliższym czasie? Też nas się dogrywamy do różnych ludzi, tak? Mhm. Ale nie, no ja... Dobra. Tej nie pamiętam. Czy to już powychodziło, czy dopiero wyjdzie, to sobie dograłem? Wiem, że co? Dograłem, no, to do fabuły się ostatnio dograłem. To jeszcze nie ma. To jeszcze nie ma. Myślę, że się dograłem. No mixtape wyszedł co innej, nie? A, mixtape Sojny wyszedł 3 dni temu, nie? 3 dni temu! Dobry, masz zegarek. No, ja kurwa ogólnie, tak jak powiedziałem, że po napisaniu całej solówki zacznę się dogrywać, no i tak się zacząłem też. Mixtape Sojny. Tak mi obiecałeś wszystkim? Co? Tak mi obiecałeś. Tak. Także już powstał kawałek do Kubiszewa, powstał kawałek do Fugola, do Seki. Fugol już też wyszedł? Nie, Kubiszew. Nie, Kubiszew? Fugol, to się muszę dograć właśnie, nie? Więc tam mnie też Koni mi wysłał ostatnio beat, żebym się dograł do niego. Na robię sama? Tak. Ale wydałeś teraz, ty! No, ale to nie jest żadna tajemnica, ty! Bo... Mówił już na mówił tym poprzednim razie, że robi. No, że chciałby. Ma ten, datę? Urodzenia? Nie ma. To dojdziemy do tego pytania jeszcze. Nie ma jeszcze tak. Ale robi. Ale... Dostał kopa w dupę ostatnio i robi. Z kim z polskiej sceny hip-hop przyjaźnicie się najbardziej? Ze sobą. Nie, no ja lubię wszystkich fujne. Czekaj. Nie, no ja też. Ogólnie. Wiem, do nikogo jakiegoś kwasu, kurwa. Z nikim, kurwa, nie mam spiny. O. Ale kurwa biorą. Gramy tego od chuja po całej Polsce i się widzimy, kurwa, z jednymi, drugimi, trzecimi. Z każdym pijemy wódkę, kurwa, i gadamy o, kurwa, życiu i tyle. Kurwa, idzie. Co? Do którego roku życia macie zamiar nagrywać? Kurwa, o czym się patrzysz na mnie? Kurwa, mułkosie. Nie wiem. Bólu, kurwa, nie? Bólu, aż kurwa, nie wiem. Tarczy siły, kurwa, zdrowia i chęci, i zajawki, kurwa. Z kim w przyszłości chcielibyście najbardziej nagrać jakiś kawałek? Do Ramona już nie pytam, bo on jest trochę doma, nie? Ale... A co wiesz, kurwa? Sprzedaj się. A to mówisz ogólnie, tak? O, bo no. W świecie, nie? Że no chyba tak, no. Pytanie jest niesprecyzowane. Tak, to rzeczywiście. A ty? Ja chyba z Doc Pawna. No nie, no jest kurwa, od chuja tej wiary. No, ale kurwa, teraz tak mi po prostu wpadło, no, bo rzeczywiście jest ich od chuja, nie? No. Ale Doc Pawna to by był kurwa... Często padające, ale takie, że naprawdę wiesz, jakbyś miał wybrać jednego, to byś musiał naprawdę kurwa
zrobić taką selekcję. Zaraz odpłyniesz. Szczyt, kurwa. Wodoodporny. Szczyt mój, to był się dopłynąć. Do jakiego kawałka będziecie kręcić klip? Czy to koniecznie musi być kawałek z supermocy? Bo bardzo chciałbym zobaczyć klip do takich kawałków jak Powinno być inaczej, Dwa style, Twarda szkoła, albo chociaż intro, bo zajebiście wyszło. Co, no wydaje nam się, że to już jest tak stary materiał, że raczej... Nawet nie wiem, czy będziemy robić, znaczy będziemy robić do Koszą Konsolacji, ale nie teraz jeszcze, nie? Poczekamy chwilę, aż ucichnie sprawa robienia płyt Rafiego i mojej i dopiero się skoncentrujemy znowu na wcześniejszych rzeczach i ruszymy z resztą, z retasem. Tak, ale wątpię, żebyśmy z zasady coś nakręcili. Z płyty zasady. Zasady raczej nie. Chyba, że nie. Z płyty zasada, kurwa, nie łap mnie. Któregoś, kurwa, smutnego wieczoru będzie ktoś z fajną kamerą i, kurwa, pomysłem i tak dla zwały sobie zmykli, no to chyba, że no, zatem, to, może... to robimy dzisiaj. Możemy zrobić dzisiaj. Dobra. Czy solewka któregoś z was będzie promowana jakąś linią odzieży? Jeśli tak, to jakiej? Znaczy pewnie t-shirt jakiś pójdzie, jakiejś specjalnej linii, kurwa, nie planuję otworzyć, kurde, wypuścić. Pewnie będzie t-shirt. Tak, umie to samo. Kiedy ukaże się wywiad całej ekipy Szpadyzor? To nie wiem. On już w ogóle się odbył? Był kiedyś wywiad przez kogo zrobiony? Na Piszonów, nie? Może tak. Ale to było rok temu, chyba. No, może się ukaże niedługo, nie wiem. No, nie wiem. Jak nazywa się Gad Ramony? Ja pierdolę. Nie mam już gada, wydałem go, jest w starym zoo. Była to Agama Brodata. No i powiedz jak gdzieś ją, kurwa. Myślałem, że to jest samiec, całe życie myślałem, że to jest samiec, się okazało, że to jest samiczka. Gad Ramony nazywał się John. Teraz, ale się okazała Johna. Johnulka, jak to mówiłem. No ale to, kurwa, kto tam jej zagląda? Ale, jest, no właśnie, jak to sprawdziliście w końcu, nie, kurwa? Oni to sprawdzili w zoo. Oddałem to do starego zoo i... Ale ładna samiczka. Co? Kurwa. Całe życie ją, kurwa, ubierał w spodnie. Całe życie ją ubierał w spodnie. A tu, kurwa, trzeba było w róż. Trzeba było jej malować, kurwa, usta. Tak się dziwnie na mnie spoglądasz. Już myślisz, że gej. No, ty Johnny. Także nie, jest... Każdy sobie może ją obejrzeć. Ją. W starym zoo, tam u Agam Brodaty. Ponoć, ale tam trzeba płacić ponoć, ponoć w ciąży, ponoć w ciąży, znaczy w ciąży tam ta? Jaja już lęgła, nie? No proszę, kurwa, co się dorobiłeś? Jesteś, kurwa, dziadkiem. Ojcem chrzestnym, kurwa. Płoć na żywie trafiego... Śmieciara. To jest to, my łapiemy małe rybki, zakładamy je na inny haczyk, na inną wędkę, po to, żeby złapać duże rybki. Możesz, kurwa. Ale się zacięło. A teraz się cofnijcie w czasie i zobaczcie, jaką, chyba 2 godziny temu mogłem wyjąć rybę. Jaki jest wasz stosunek do młodych raperów? Jesteście chętni do współpracy z nimi? Znaczy, my żadnego stosunku do młodych raperów nie mamy. Od tego zacznijmy. Nie o to pytam. Ale tak, spoko, kurwa, jest. Ja tam czasami, kurwa, lubię się dograć. Lubię zgrzeszyć z młodym raperem. Tak samo producenci mam chyba z młody 3. To znaczy jaki to jest wiek? Młody? Że młody, że 40 latach dopiero zaczął i jest młodym raperem, tak? Czy młody z wieku, tak? O, nie, no chyba chodzi o scenę. Czy młody o staż, tak? No staż chyba, nie? Znaczy ja bym to tak rozkłoniłem. No. Ja się nie znam. No ja teraz jestem młodym raperem, bo debiutuję solo. Solo, nie? W waszych tekstach dużo można usłyszeć o militariach, wojsku i tak dalej. Czy to jest związane z jakimiś marzeniami z młodości o byciu żołnierzem? Nie, poza trackiem Super Sniper i Uniwersalny Żołnierz nie mamy żadnego innego tracku, w którym można byłoby usłyszeć naszych wypowiedzi o militarnych, kurwa, zajawkach, więc jest to bzdura. Dwa takie kawałki powstały, Super Sniper tak naprawdę nie jest... Dawno temu powstał. Tak, to w ogóle jest. Zresztą Uniwersalny Żołnierz też. To jeszcze chyba dalej. Uniwersalny Żołnierz w ogóle miał być na zasadzie. Pierwszej, na zasadzie powinien być, nie? Taki jest stary kawałek, więc kurwa nie rozumiem. Także nie. Znaczy... Co?
ubieramy się w morę, jedziemy na ryby, chociaż właśnie to jest, ostatnio widziałem w kabarecie, co za bzdura. Dlaczego wędkarze ubierają się w moro? Żeby ich ta ryba nie widziała, kurwa, tej i czaisz się, nie widzi nas, kurwa, no co za bzdura. Dlaczego się wędkarze ubierają w moro, kurwa? Żeby ich nie widziało, nie wiem. Kurwa, no nie, chyba, że jak ukurwisz moro, no to wiesz, nie? W mule, kurwa, gdzieś tam na dnie jest. Może, że moro jest tak... No właśnie, możesz się pobrudzić, kurwa, troszeczkę. No nie, no bo jak każdy walczysz, kurwa, wiesz. Jak walczysz, kurwa, wiesz. Taki, kurwa, wiesz, żołnierz. Nie, nie marzyłem. Harce, ja weź to ja nie byłem w wojsku, ominąłem wojsko, mam wyjebane na wojsko. Nie, nie mam nic zajawek, kurwa, żołnierz. Ja też nie. Jak, ale przecież jeszcze... Lubię na wojsko ogólnie. Lubię sobie poszalać jakichś takich, kurwa, jakichś dziwnych rzeczy, ale nie żeby, wiesz, gonić się i szlać do ludzi, byliśmy, kurwa, raz na paintballu, kurwa. Zabijać, kurwa, tym bardziej, nie? Liznęliśmy ten, kurwa, wiesz, światek. Kto chce pokoju, szykuje się na wojnę, kurwa. Co słychać u Pan Tomasa Welcygana? Będą jakieś bity od niego na płycie Ry albo Rafiego? Tak, na moje płycie na pewno już robi się pierwszy singiel. Magiczne pióro, tym bardziej tytułowy kawałek. Na pewno będzie pod to robiony klip. Bit, kurwa, mistrzostwo świata. Na razie mam jeden jego bit. Myślę nad wyborem jeszcze kilku innych, ale się zastanawiam. Na Erekę też coś pewnie skrobnie. Wyjeżdża za chwilę za granicę, do Stanów leci. Także chwilę go nie będzie. Na Rafiego będzie? Pójdzie? Będzie. Na Rafiego będzie, w trzech kawałkach. Też będzie do jednego klip. Z dwójką gości, których nie zdradzę. Nie zdradzę ani trochę, ale będzie współpraca w Re, bo jest naprawdę, kurwa, mega. Potrafi, kurde, wyjść od niego takie cacuszko, że mucha nie siada. No. Gdzie jesteście na wakacje? Ja w tym jesteśmy, roku? Kurwa. Nie, ja w tym roku, rok temu w ogóle miałem wakacje, w tym roku jadę nad cieplutkie, przyjazne i przyjemne polskie morze. Do Sarbinowa z pewnych przyczyn tam takich, że tam małe dziecko. Za bardzo nie wezmę za granicę, no bo co, nie powie mi, co go boli, co mu jest. Nie. A to na miejscu, wiesz, nie? A ty, Rafi? Ja jadę, ja sobie robię wakacje dopiero we wrześniu i zaliczam, kurwa, piramidy. Co ty gadasz? Wow. Tak, nie wiem. No bo to... Rzeszowa? Pod kurwa ten... Pod Radą. Pod Gniezno są tam te. Te takie małe miniatury. Te, patrz to, jaka jest potana. Podrapana jest tej. Oko je wypadło. Patrz to, jest podrapana tej cała. Nie, kurwa, oko ma na zewnątrz. Dobra, weź to śmigał, to że znętanie się... No skasują to z YouTube'a, bo kurwa znętanie się nad zwierzętami. No ale to co kurwa zrobiła, że jej oko wypadło? Z jakim producentem jeszcze nie współpracowaliście, a bardzo byście chcieli nawiązać z nim współpracę? W Polsce? Nie wiem, nie możesz sobie polecić. Niekoniecznie na moje płyty, ale dogrywam się do różnej wiary, więc naprawdę współpracowałem. No nie wiem, z kim nie współpracowałem tej. Ja też, nawet jak jak nie wiesz, że współpracowałeś, czasem współpracowałeś, bo się dogrywasz do bitu, którego nie wiesz, kurwa, kto to zrobił na przykład, nie? Ale to nie zmienia faktu, że jest tych podmiotów w Polsce, kurwa, chyba więcej o 5 razy niż raperów, kurwa, nie? Jest, kurwa, masakra. Nie wiem, kurwa. No nie, jest, nie jest, więcej, jest, to jest, jak samo. Robiliśmy, tak, robiliśmy na, do Supermocy, był news, że wiesz, robimy konkurs dla, kurwa, dla producentów, niech wysyłają bity, to dostawałem, kurwa, człowieku chyba z 5000 bitów od, kurwa, 500 różnych producentów. Każdy postaci wysłał? No nie, po 10. No od chuja, nie? Od chuja tego było, nie? Także poza sobie jest, kurwa, wuchta, nie? Znaczy, jak się wam współpracuje z wydawnictwem Szpady z Records? No na razie jest, kurwa, spoko, gitara, chuj, wszystko. I się dobrze współpracuje. Na razie, czyli co, uważasz, że za chwilę coś się popierdoli? A nie, no spoko. Kurwa, może bomba spaść za chwilę, kurwa, na to jezioro i chuj. Nie, no jest, ale, kurwa, kurwa, spoko, wiara, dwa, to są nasi, kurwa, znajomi, jeździmy na koncerty, jest, kurwa, fajnym przyjacielstwem, kurwa. Bardziej lepiej nie może być. Dobra, jak i kiedy Ry 2-3 i Rafi Degustator zaczęli razem nagrywać? Skąd pomysł do nagrania Supermocy i czy na następnej płycie za dekami stanie DJ Soin? Trzy pytania, trzy różne czasy. Od kiedy zaczęliście robić, kiedy tak. Supermoc, czyli druga płyta? Tak, dlaczego? I Soina. Dlaczego w ogóle? I dlaczego Soina? I dlaczego Soina? S-
co? I na płycie nie stał za dekami, kurwa, we wszystkich kawałkach, nie? Nie jest tak. On stoi nam za dekami na koncertach, bo jest to nasz sztandarowy DJ. A pomysł Supermocy powstał chyba, kurwa, od kawałka, byśmy nagrali. Ale chodzi o tylko tytuł Supermocy czy całej płyty? Całej płyty, tak? Nie. Skąd pomysł na nagranie? Jeśli zrobiliśmy jedną płytę zasadę, no to kurwa, potem chcieliśmy zrobić drugą płytę, że ja miałem wolny czas, Rafi miał wolny czas, nie siedzieliśmy nad swoimi solówkami, no to stwierdziliśmy, że robimy, kurwa, płytę, no. Gdzie mnie, kurwa, fotografujesz z tym śmikiem? Pędź mi. Rafie, czy szykujecie z Beatsquadem jakiś nowy, laidbackowy projekt? Na razie nie. Na razie skupiam się na solo. Dobra. Ty, no weź, kurwa. Zabierajcie się z tym, bo tam rynku poszycie, kurwa.